Pobyt w Lubinie dla dwukrotnych mistrzyń olimpijskich jest jednym z etapów przygotowań do najważniejszej imprezy sportowej – Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro. W tym czasie aktualne mistrzynie olimpijskie zagrają dwukrotnie mecz towarzyski z miejscowym Metrako Zagłębiem Lubin. Koreanki trenują, przygotowują się do olimpiady. Skorzysta nasz zespół Zagłębie Lubin, który rozegra dwa sparingi. Myślę, że to będą ciekawe mecze i gratka dla kibiców w Lubinie. Korea Południowa to jedna z czołowych drużyn w piłce ręcznej kobiet. Ma w swoim dorobku aż 6 medali olimpijskich, a także 2 krążki Mistrzostw Świata. To są zawodniczki zazwyczaj może niezbyt wysokie, ale obdarzone naprawdę niesamowitym zwodem. I wszystko robią na bardzo dużej szybkości. Także zapraszam wszystkich. Sezon się skończył, ale myślę, że warto obejrzeć właśnie tą koreańską piłkę ręczną, bo to naprawdę jest piłka ręczna na dobrym poziomie. Zespół Korei w akcji będzie można zobaczyć w czwartek 19 maja o 18 i w sobotę 21 maja również o godzinie 18 w hali Regionalnego Centrum Sportowego. Transmisję ze sparingów przeprowadzi także nasza telewizja.